wykształcenia jestem biologiem molekularnym. Pracuję w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie wraz z zespołem pracuję nad różnymi aspektami metabolizmu RNA w mitochondriach człowieka. Bardzo często myślę o sobie jako prawdziwym szczęściarzu, ponieważ mogę wykonywać to, o czym zawsze marzyłem. Już jako dziecko chciałem prowadzić prace badawcze, wykonywać eksperymenty. Nauka jest moją pasją i bardzo ważnym elementem mojego życia, w którym najważniejsza jest rodzina. Nagrodę Narodowego Centrum Nauki dostałem za badania, które doprowadziły do opisania mechanizmu degradacji antysensownego RNA w mitochondriach człowieka. Co więcej, wykazaliśmy, że brak kontroli antysensownego RNA mitochondrialnego może prowadzić do powstawania cząsteczek RNA, których obecność zaburza prawidłowe funkcjonowanie komórki, co w konsekwencji może prowadzić do rozwoju chorób człowieka.